Okej, witajcie. Jak wygląda szpital Babińskiego? Szpital Babińskiego jest, słuchajcie, dla mnie było masakrycznie. Czułem się jak w obozie koncentracyjnym. Tak tam wygląda. Nawet taka atmosfera była straszna, chyba najgorsza atmosfera, w jakiej byłem. Przynajmniej za pierwszym razem, bo dwa razy byłem. Ale atmosfera była jakaś taka strasznie przygnębiająca. Byłem na sali, gdzie było 8 osób. Żeby wejść do tej sali, trzeba było przejść przez salę, gdzie było 5 osób, czyli tak naprawdę 13 osób na takiej wielkiej sali. Działo się tam tyle, że nie wiem, był obchód, był tak najważniejszy, tak? No nic się na obchodzie nie działo, tylko się pani pytała, jak się pan czuje, ok, no i pani poszła dalej. Tyle się tam działo. Zajęć, no to była jedyna dobra sprawa, to była taka terapeutka zajęciowa, no, u której tam można było, nie wiem, czy puzzle układać, czy coś sobie porysować, czy coś, i z nią zawsze można było normalnie pogadać, poczuć się przy niej jak przy kimś normalnym, tak? Bo przy każdym innym się człowiek czuł, lekarze w tych białych kitlach daleko, tak? Wszystko daleko. Nie było. Nie było jakiegoś kontaktu z nimi. No jeszcze panią psycholog dobrze wspominam. Bardzo sympatyczna pani. Słuchajcie, niesamowite. To pierwszy raz mi coś takiego zrobili. Pani psycholog ze mną spędziła kilka godzin. Wszystko tu o mnie opisała, cały życiorys, wszystko i tak dalej. Więc piękne. Co prawda, jak ja to się wzięła za swoją pracę, tak jak psycholog powinien, tak mi się wydaje, nie? Co prawda, jak ja to czytałem, to się bardzo dziwiłem, że z mojej rozmowy z nią wynikło tyle nieporozumień, bo czytałem i sobie myślałem, to na pewno ja? Przecież to nie o mnie. To inaczej było, nie? Sobie myślę, jak w prostej rozmowie, nawet z psychologiem, jak psycholog inaczej postrzega, jak inaczej zapamiętuje rzeczy, które ja mówiłem, nie? Ale to jest przeciwne, że jej się chciało aż tyle stron opisać, nie? Tej jakiejś mojej historii, tak? Dziwne to. Więc to było miłe, jak się na koniec dowiedziałam, że coś takiego było. Jeśli chodzi o zajęcia, tak naprawdę był spacer z tą panią, z tą panią od terapeutki zajęć, więc to było jedno. No i w zasadzie można było czasami jeszcze z tą panią można było wyjść na siłownię. I to było w zasadzie tyle zajęć. Jeszcze jakieś tam nauki o lekach były, bo nas uczą, jak działają leki często, więc mamy taką lekoedukację. Jedzenie było najgorsze ze wszystkich szpitali. Jedliśmy w tych takich zielonych miskach, zielonych plastikowych miskach, dokładnie takie, jakie są w więzieniach. Jak się ogląda ten film taki z więzień w telewizji, to z takich samych misek jedliśmy. Zebranie społeczności to było jeden wielki spęd na dole. Strasznie to wyglądało. Nikt tego nie lubił, nie było w ogóle, bo chyba za 40 osób tam było, więc strasznie to wyglądało. Telefony można było ładować tam u pielęgniarek na noc, więc też było takie, no wszystko było takie, trzeba było się pilnować. No dziwnie to wyglądało. Miałem poza tym lek z ubocznymi efektami i było dla mnie to straszne, bo miałem akinezję, miałem znowu te parkinsonowskie rzeczy, pociłem się i tak dalej, i chodziłem do lekarki, żeby mi to zmieniła, bo po Abilify miałem tak samo, po tym mam tak samo, że jest mi coraz gorzej, chodzę coraz bardziej sztywny i tak dalej, ale lekarka no nic, no śmiało mi dalej wali ten sam lek, nie? W pewnym momencie chyba go odrobinę zmniejszyła, ale to dalej mnie, że tak powiem, i tak dobijało ten lek, nie zmieniła mi tego, tylko odrobinę zmniejszyła. W każdym razie dostałem wyjścia do domu na weekend, więc się prosiłem o te wyjścia na weekend. No i na szczęście tak, słuchajcie, wychodziłem na weekend i się zastanawiałem, co zrobić, bo ja muszę dotrwać tak naprawdę jeszcze ze 2 tygodnie na tym leku. Jest mi coraz gorzej. Jak mi będzie coraz gorzej, to mnie nie wypiszą z tego szpitala już potem, nie? Bo mi będzie coraz gorzej, stwierdzą, że mi się stan pogorsza po lekach, nie? Na szczęście mi na ten wypis do szpitala pomylili leki. Bo tam jak się wychodzi ze szpitala na taki trening, nie? W sensie to się nazywa trening, że się wychodzi do domu na 2 dni. Jak się wyszedłem do domu na te 2 dni, na weekend,
to wsadzili mi do takiej torebki inne leki niż nie moje, więc wsadzili mi chyba citalopram do tej torebki zamiast tych moich leków. Więc jak przyszedłem do domu patrzeć, citalopram to nie dla mnie. Więc miałem przez 2 dni nie zażyłem tych leków i przez 2 dni mi odrobinę ustąpiły te objawy uboczne, nie? Ja tylko po prostu czekałem, aż mi te objawy uboczne ustąpią i mi odrobinę to ustąpiły te objawy uboczne. Potem wróciłem, znowu mi dawali ten sam lek. Próbowałem go jakoś, słuchajcie, wypluć. Raz mi się go udało wypluć, żeby go nie zażyć. No to miałem takie silne objawy uboczne, w których lekarka nie zauważała, że ja je mam i nie chciała ich widzieć, że ja je mam. To mówię w poprzednim odcinku o tym, że można umrzeć w szpitalu psychiatrycznym od takich efektów ubocznych. Nie chciała mi zmienić leku, bo ona wie, co lepsze. Słuchajcie, z tym Orizonem, Ispoletem czy z czymś tam, to była masakra w tym szpitalu, bo widzę, mówię, podkładki z tym lekiem, widzę długopisy z tym lekiem i większość pacjentów dostaje ten sam lek. Ja też dostaję ten lek, tak? I proszę, niech mi pani zmieni, tak? Niech mi pani da inny, niech mi pani da ten lid, po którym nic nie mam. No, w końcu mi na koniec dała lid z tym Ispoletem, pomieszała mi to wszystko w ogóle. Więc miałem te efekty uboczne, których lekarka nie chciała zauważyć, nie? Dla mnie było masakrycznie pod tym względem. W zasadzie siedziałem albo w łóżku, no albo się, korytarza za bardzo nie było, więc była tylko jedna taka wielka sala z telewizorem, tam się chodziło, tam i z powrotem. No, atmosfera wśród pacjentów dziwnie, taka smętna strasznie, bo to był oddział tylko męski. Byli tam pacjenci, którzy siedzą tam po pół roku, po rok tam ktoś siedział. I widać, ja nie wiem, po jednym chłopaku to chyba tam siedział właśnie rok czy ileś, nawet dłużej nawet. To on miał typowe objawy akinezji polekowej, że był taki psychoruchowo pobudzony, nie? No i oni to twierdzili, że to choroba w kółko, nie? I on tak chodził w kółko. Nie wiem, jak można przez tyle miesięcy siedzieć w takim szpitalu na czymś takim, no ale jak widać można. Byłem jeszcze w tym szpitalu drugi raz. Najgorsze to było w tych wypisach, to mi już wiecie, przepisywali tak naprawdę z poprzednich wypisów. Jak w poprzednim wypisie mi napisali, że byłem agresywny, to wobec personelu też mi napisali, że byłem agresywny w poprzednim szpitalu i tak przepisywali to w kółko. Ja tłumaczę na innym nagraniu, jak to wyglądało w poprzednim szpitalu, więc oni już tak w kółko wpisują to samo, przepisują z jednego wypisu do drugiego, bo sobie wzajemnie lekarze ufają, tak, że dobrze zapisali. Więc to tak wygląda. Nigdy nie byłem agresywny. Krzyczałem i tak dalej. Może się wyrywałem, tak, ale nigdy nikogo nie uderzyłem. Nigdy nic takiego nie zrobiłem, tak? To by się nie wyrywał, jak cię wiążą, tak? Więc tak to z mojej strony wyglądało. Jak byłem drugi raz w tym szpitalu, to już było trochę inaczej. Atmosfera była troszkę inna. To już był ten COVID się zrobił trochę, nie? Jak się ten COVID zrobił, to w tych szpitalach już trochę inaczej funkcjonują ci ludzie. Była przedziwna sytuacja się zadziała, bo na początku byłem na górnym piętrze, a potem zeszłem na dolne piętro, nie? Jak zeszłem na dolne piętro, to podeszła do mnie pielęgniarka raz mówi, że ona się teraz boi być na tym górnym piętrze, bo jak ja byłem na górnym piętrze, to ona się czuła spokojna, bo ja wszystko uspokajałem, nie? Tak mi pielęgniarka powiedziała, nie? Że wprowadzam taką atmosferę w szpitalu, że jest spokojnie, nie? Więc to było piękne, dziwne takie było, tak się zastanowiłem, o co to w ogóle chodzi. Pamiętam, że na drugi raz, jak byłem w tym szpitalu, atmosfera była trochę inna, bo tak pacjenci jakoś tak, no dziwnie było, sami pacjenci wprowadzali troszkę inną atmosferę, nie? Nie było już takiej może dołującej atmosfery. No, był tam jeden człowiek, Janek, starszy pan, którego zobaczyłem za pierwszym razem w szpitalu, i zobaczyłem go za drugim razem w szpitalu. Za pierwszym razem w szpitalu zobaczyłem uśmiechniętego starszego pana. Miły, przyjemny, coś tam zagada, się uśmiechnie, nie? I tak dalej. A za drugim razem, 6 miesięcy później, zobaczyłem smętnego pana snującego się po korytarzu. W ogóle pod taką głową i snuje się już któryś tam 6 miesiąc po tym korytarzu, nie? Pamiętam, zacząłem się za tego pana modlić. Przytuliłem go tak po chrześcijańsku. I jemu się, że tak powiem, chyba za drugim czy za trzecim razem takiej mojej modlitwy przytulenia nagle poprawiło. Obudził się jakby, nie? Obudził się jakby z tego snu, z tego smętnego snu. Zaczął, słuchajcie, się pytać, co on tu robi.
skąd się tu wziął, ile tu siedzi, chodzić tam po lekarzach zaczął, pytać się, ile on tu jest, co on tu w ogóle robi. Przypomniał sobie, że tam chyba jakiś alkohol pił i potem tu się trafił. Zaczął się zastanawiać, co u niego w domu, co z mieszkaniem, co z czymś tam. Zaczął się tak zastanawiać nagle, nie? Zaczął, słuchajcie, w zasadzie się śmiać, chodzić, kto od kogoś tam papierosa wziął, coś tam sobie zapalił. A wcześniej był smętny człowiek, w ogóle nie do życia, tak? I nagle się zrobił do życia. Ja tak chyba podeszłem do jednej pielęgniarki i mówię, no niech pani zobaczy, on nagle ożył, tak? I tak dalej, ale wszyscy go to mieli totalnie gdzieś, co, że on nagle ożył, tak? Nagle człowiek po prostej modlitwie, nie? Nagle człowiek powstał, zmieniło mu się wszystko, tak? O co chodzi w ogóle? Jak to działa, nie? Niech mi ktoś powie, jak to działa, nie? I niech ktoś się tym zainteresuje. To, słuchajcie, to nie jest amerykański film, tylko to jest polski szpital. Janek po kilku godzinach takiego obudzenia jakby, w ogóle się pytania, co on tu robi, z powrotem mu ten stan zmalał i z powrotem zaczął chodzić taki przygnębiony. I już jedyne, co do mnie mówił, to żebym mu pomógł, nie? Niech mi Pan pomoże i tak na mnie patrzy, nie? Niech mi Pan pomoże i tak na mnie patrzy, nie? Wiecie, tak nagrywam teraz te nagrania w zasadzie po to, żeby mu pomóc, nie? On pewno dalej siedzi w tym szpitalu psychiatrycznym albo w ZOL-u. I jego już wątpię, że wypuszczą kiedykolwiek, bo jemu się ten stan nie poprawi, bo ten stan się poprawia nie od leków, tylko od właśnie miłości, nie? Wątpię, żeby tam od kogokolwiek doznał tej miłości w szpitalu w tym momencie. Może się coś kiedyś zmieni. Nie mam pojęcia. Już mi się nawet nie chce czytać wam tych wypisów, co na stronie internetowej. Po części tam są bzdury, po części jest prawda. Różnie to naprawdę wygląda. W każdym bądź razie w tym szpitalu naprawdę czasami się można było poczuć jak w obozie koncentracyjnym. Łazienka była masakryczna. Prysznice były jakieś takie w ogóle porozwalane. Jeszcze ci lekarze wprowadzali taką atmosferę, bo jest jakiś główny lekarz, który wszystko, wiecie, podpisuje i jest kilka pobocznych lekarzy, którzy różne rzeczy tam załatwiają i ci poboczni lekarze z tobą rozmawiają. Ci poboczni lekarze są niby twoimi prowadzącymi lekarzami, a na koniec okazuje, że prowadzącym lekarzem jest ten główny lekarz, nie? Jest ten główny lekarz, za wszystko to odpowiada, wszystko podpisuje. Taka hierarchiczna podległość było widać u lekarzy wobec właśnie, no takie, tak to widać, w innych szpitalach tak nie było. W innych szpitalach to jednak był dany lekarz odpowiedzialny za pacjenta i tyle, nie? A tu było takie, no taka atmosfera, nie? Takiej hierarchiczności tych lekarzy. Tak po prostu tutaj tak działa. No za drugim razem już miałem, też miałem już lekarza swojego, inaczej było za drugim razem, nie mam pojęcia, jak to się mogło zmienić w tak krótkim czasie. No ale się zmieniło. Tutaj te pielęgniarki były też no takie nie do końca miłe, tak? No oprócz tej jednej, która mi tak podeszła, powiedziała, to raczej takich relacji z tymi pielęgniarkami nie było. No jedynie mówię, ratowała troszkę ta pani od tych zajęć. Ta pani od tych zajęć ratowała sytuację całą, że człowiek jeszcze mógł poczuć jak człowiek, tak? A nie jak po prostu no coś już nigdy nieuleczalnego. I tak dalej. I tutaj było tak dziwnie, słuchajcie, pacjenci czasem się tam ze sobą kłócili, coś spierali, przychodzili ci lekarze, krzyczeli na tych pacjentów jak na dzieci, tak, czy te pielęgniarki. No była taka atmosfera, no, bardzo niesympatycznie to wspominam, no, naprawdę, no może w obozie koncentracyjnym jest gorzej, bo cię łatwiej mogą zabić, tak. Tutaj ta śmierć, to w zasadzie tylko ta polekowa i tak dalej, więc tak to wygląda, ale było strasznie niemiło. Dziwna rzecz się stała, bo trzeci raz też mnie tam chcieli zawieźć. Na szczęście mnie tam nie zawieźli. Znaczy mnie tam zawieźli, ale tam powiedzieli, że tam mnie nie przyjmą, bo to nie mój rejon. Dwa razy mnie tam przyjęli, bo to niby mój rejon, tak? A trzeci raz mnie tam nie przyjęli, bo to nie mój rejon. I na szczęście tam trzeci raz nie wylądowałem. Wylądowałem na Ujocie, gdzie było jeszcze inaczej. To wam opowiem w następnym nagraniu. No ale to by było na tyle, jeśli chodzi o szpital Babińskiego. Daleko temu mówię od jakiegoś amerykańskiego filmu, gdzie siedzi ktoś zaangażowany w pacjentów, chce ich wyleczyć. O czymś takim to nie tutaj.
To w ogóle nie ta bajka, tak? Nie ta bajka. Nie spotkałem tu nikogo, kto chce tych pacjentów wyleczyć. Raczej pacjent jest takim problemem w tym szpitalu. Przynajmniej tak zaobserwowałem na tym oddziale, gdzie ja byłem.